Witam ponownie w Poznajmy Nieznane. Zastanawiałem się, jak ten dzisiejszy odcinek mam zapowiedzieć i w tym zamyśleniu spojrzałem przez okno na niebo nad Wisłą i wydaje mi się, że właśnie od spojrzenia na niebo powinienem rozpocząć dzisiejszy podcast, bo od takiego właśnie zerkania na to, co nad nami, poniekąd zaczęła się droga mojego dzisiejszego gościa do miejsca, w którym jest dziś zawodowo, ale też przede wszystkim ze swoją pasją, czyli z badaniem UFO. W dzisiejszym odcinku Poznajemy Nieznane mam wielką przyjemność gościć badacza, dokumentalistę, publicystę, blogera i autora książek, a wszystko to związane ze zjawiskiem UFO. A moim gościem jest dziś Damian Trela. Witaj, Damian. Witaj serdecznie, Arku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Czy coś pominąłem w tej zapowiedzi? No, myślę, że ująłeś to bardzo wyczerpująco. Przejdziemy też do twojego zawodowego kontaktu z niebem, ale to za jakąś chwilkę. Zanim przejdziemy do pytań, które przygotowałem tu dla ciebie, to warto wspomnieć, że jesteś autorem, to co wspomniałem na końcu, dwóch książek. Już jedna z nich to Gniazda UFO, a druga to ta, która leży teraz przede mną, Tajemnice Dolnego Śląska, UFO i niewyjaśnione zjawiska, opasłe to misko, niemalże 500 stron. Gdybyś miał podsumować, ile lat zajęło ci napisanie właśnie tej książki? No, bardzo dużo. W zasadzie to jest cały dorobek mojej dotychczasowej działalności badawczej, takiej typowo terenowej działalności badawczej, tutaj na moim rodzinnym Dolnym Śląsku. Jeśli miałbym to zebrać w jakieś ramy czasowe, to będzie tego ponad 20 lat takiej pracy aktywnej, badawczej. Wszystko się zaczyna gdzieś mniej więcej pod koniec lat 90. i trwa po dzisiejszy dzień tak naprawdę. Bo na tym w zasadzie nie kończę. Moje archiwum jest obszerne, a książka, jak sam mówisz, jest duża, monumentalna wręcz, ale tak naprawdę nie zamyka jakby w klamry całkowicie mojego archiwum. Ciągle zbieram nowe sprawy, nowe relacje, no i w zasadzie materiału jest dużo i wystarczyłoby jeszcze chyba na niejedną książkę. No ja też mam tu zaraz obok twojej książki, no, bym powiedział, skromne tomiki, jeżeli chodzi o to, jakie są duże, ale jeżeli chodzi o zawartość, jak najbardziej no, skromnych nazwać ich nie mogę. Są to książki Bronisława Rzepeckiego i Kazimierza Bzowskiego. Nie jest ci tak trochę głupio, że ty zrobiłeś taką książkę na 500 stron, kiedy no, takie wielkie nazwiska polskiej ufologii to raczej popełniały takie książki dużo chudsze? Czy raczej nie? Ja powiem tak, ja do tej książki po prostu dojrzewałem przez lata w zasadzie. I też chciałem, żeby to był taki doszlifowany temat. I czasami też nawet paradoksalnie czekałem na niektóre przypadki, które by w jakiś ciekawy sposób uzupełniły tą książkę. Dlatego zebrało się tyle lat. Nie zacząłem od tej książki. A tak naprawdę zacząłem od tematu, który też jest mi bliski, czyli od kręgów zbożowych. To była moja pierwsza książka i po prostu uznałem, że temat UFO na Dolnym Śląsku jeszcze musi poczekać trochę. I myślę, że dobrze się stało, bo w międzyczasie wpłynęło do mnie wiele ciekawych relacji, które jakby zaspokoiły mój taki trochę głód badawczy. I myślę, że w tym momencie książka jest taką pełnowartościowym zapisem dokumentalnym różnych ciekawych relacji, obserwacji, zdarzeń z terenu Dolnego Śląska. Tak więc absolutnie nie konkuruję tutaj z ilością, z nikim. Po prostu szedłem swoim tokiem badawczym i później po prostu padła decyzja, żeby to wszystko już spiąć w jedną klamrę i opublikować to w postaci właśnie takiej książki. No, efekt jest wspaniały. Czy nakład się wyczerpał, czy jeszcze można twoją książkę nabyć? Nakład jest, powiem tak, dosyć płynny. Oczywiście książkę można jeszcze nabyć, bo książka jest dostępna u mnie, a jak i również w wielu sieciach, w wielu księgarni internetowych, między innymi także w Empiku, można ją nabyć w księgarni Tania Książka. Tam jest dostępna w formie druku na żądanie, więc w zasadzie to jest nakład niewyczerpalny, bo każdy może sobie kliknąć zakup książki i wtedy pojedynczy egzemplarz się drukuje. Ja mam oczywiście jakiś tam swój nakład autorski wydrukowany. On ma swoje granice oczywiście, ale jeszcze nie został wyczerpany, także jak najbardziej kto jest zainteresowany, może znaleźć mojego bloga i tam dotrzeć do książki i nabyć ją nawet z autografem bądź też z dedykacją, jeśli ktoś ma taką intencję.
do czego ja również bardzo zachęcam, bo no, myślę, że po naszej rozmowie niezdecydowani słuchacze będą już tymi bardzo zdecydowanymi słuchaczami, a ci, którzy znają twoją pracę, już pewnie taką książkę na swojej półce mają. Zanim przejdziemy do tych pytań, które będą naprawdę dziś stanowiły o jakości tego podcastu, chciałbym zwrócić się z małym apelem do wszystkich słuchających Poznajemy Nieznane. Chciałbym przypomnieć wam o tym, że wy również możecie tworzyć ten podcast. Możecie podsyłać mi tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w następnych odcinkach, chociaż kolejkę tematów już mam całkiem długą i będę je opracowywał w każdej wolnej chwili, ale czekam chyba z największym utęsknieniem na wasze historie, z których być może uda się złożyć więcej niż jeden odcinek. Także jeżeli w waszym życiu przydarzyło się coś dziwnego, tajemniczego, strasznego, jeżeli macie jakieś rodzinne historie, które też wymykają się logicznemu wytłumaczeniu, czy też w miejscu, gdzie mieszkacie, pojawiają się legendy czy historie, o których ludzie mówią od lat, podzielcie się nimi ze mną pod adresem mailowym poznajemy.nieznane@gmail.com. Na wasze życzenie zapewniam całkowitą anonimowość, a moja skrytka mailowa jest dla was otwarta całą dobę, tak parafrazując legendarny program w tematyce nieznanego. Tyle jeżeli chodzi o mój apel, przejdźmy do audycji właściwej. Damian, w moim ostatnim programie rozmawiałem z Adamem Borowskim i tak troszeczkę bardziej w kontekście zaginięć rozmawialiśmy o czymś, co David Polaidis określa mianem clusters, my to sobie pozwoliliśmy przetłumaczyć na ogniska. Czy takim ogniskiem można nazwać Dolny Śląsk? Co właściwie jest takiego wyjątkowego w tej części Polski? Czym ten Dolny Śląsk się wyróżnia i dlaczego skupia wokół siebie tyle przedziwnych zjawisk? No bo to nie tylko UFO. No cóż, w ogóle chyba nawet w niektórych programach reklamujących ten rejon Polski króluje określenie tajemniczy Dolny Śląsk. Tak zresztą moja książka została zatytułowana jako Tajemnice Dolnego Śląska z tym podtytułem UFO i niewyjaśnione zjawiska. Na temat tych tajemnic Dolnego Śląska powstało wiele różnych podręczników, wiele różnych książek, publikacji, nawet dzieł beletrystycznych. One wszystkie w większości krążą wokół tematów dotyczących, wiadomo, tajemnic historycznych, tajemnic II wojny światowej, no bo tak naprawdę większość tych tajemnic, które tak bardzo fascynują wielu zgłębiających różne zagadki, to właśnie jest Dolny Śląsk i wszelkiej maści różne historie dotyczące czy też jakichś podziemi, jakichś tajemniczych miejsc, w których dzieją się dziwne rzeczy, chociaż to już bardziej zahaczamy o takie sprawy paranormalne dotyczące jakichś legend o duchach i tak dalej, bo tego też jest bardzo sporo. Moja książka i to, czym ja się zajmowałem i zajmuję od wielu lat, co dokumentuję tutaj w terenie, dotyczy właśnie fenomenu UFO, bo ten wątek jakby nie został do końca w sposób, że tak powiem, wyczerpujący, zgłębiony przez różnych publicystów. Także w zasadzie ta książka jest unikatowa pod tym względem, bo po raz pierwszy zostały zebrane właśnie tego typu relacje z terenu Dolnego Śląska i można powiedzieć, że ten rejon Polski w jakimś stopniu wyróżnia się na tle innych obszarów Polski. No, oczywiście mamy wiele innych takich rejonów, ale faktycznie na terenie Dolnego Śląska można często się spotkać z różnymi zagadkami. Te zagadki przeważnie właśnie oscylują wokół fenomenu UFO. Jest sporo takich różnych ognisk, które w jakiś sposób prawdopodobnie przyciąga to zjawisko w te niektóre rejony. Mam tutaj na myśli szczególnie rejon górski Dolnego Śląska, czyli samych Sudetów, Karkonoszy. Tam w tym temacie się dzieje sporo i w ogóle gdybyśmy w ogóle wsiąknęli w temat jakichś wierzeń, podań ludowych, to w zasadzie większość tych historii właśnie się koncentruje w tych obszarach górskich. No oczywiście można się zastanawiać, dlaczego tak jest. Ja w zasadzie staram się gdzieś znaleźć jakąś przyczynę tego wszystkiego i snuję jakieś teorie, ale to są oczywiście tylko teorie i domysły. Jak jest, tak naprawdę nie wiadomo, ale tym jednym z tych ognisk właśnie takich zapalnych w zasadzie, który do pewnego czasu dominował dosyć bardzo aktywnie, jest właśnie rejon Sudetów.
do którego bardzo często na przestrzeni tych 20 lat mojej pracy w terenie docierałem. I w zasadzie to też było takie trochę krajoznawczo-poznawcze dla mnie, bo w ten sposób też i poznawałem uroki Sudetów, rejestrując, dokumentując różne ciekawe przypadki właśnie w tych niektórych takich bardzo malowniczych rejonach. Bo coś jest dziwnego właśnie, że to UFO przyciąga właśnie takie miejsca, które w zasadzie są w pewnym sensie tajemnicze, takie trochę mistyczne, ale z drugiej strony po prostu piękne i urokliwe. I ufologia to jest też troszeczkę taka turystyka dla kogoś, kto oczywiście zgłębia ten temat terenowo, badawczo na miejscu. A gdybym jednak poprosił cię, żebyś spróbował nam powiedzieć, co uważasz, że powoduje te anomalne zjawiska, to oczywiście mówiąc tutaj o twoich podejrzeniach, to co by to było? Myślę, że tutaj dużo możemy mówić o czymś takim jak coś, co w zasadzie wiąże się dość mocno z rejonami górskimi, jak właśnie tak zwane miejsca mocy. O takich miejscach mocy może mówić w wielu różnych zakątkach górskich na świecie. I myślę, że Sudety pod tym względem są bardzo aktywne. Mam tu na myśli takie ogniska występowania jakby z takich stałych fal wibracyjnych, pól geomancyjnych, o których bardzo pięknie rozpisuje się od wielu lat Leszek Matela, chyba najsłynniejszy polski radioesteta, który też bywał na Dolnym Śląsku i odwiedzał wiele różnych tego typu miejsc, między innymi także i w Sudetach. I myślę, że takich miejsc jest sporo i w jakiś sposób można to korelować z samymi obserwacjami UFO, w ogóle manifestacjami tego zjawiska. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko to jasno powiedzieć, ale generalnie to są pewne kanały, jakby okna pewne, jakby na inną sferę, inną domenę rzeczywistości, które się otwierają. Być może właśnie dzięki występowaniu takich wibracji, naturalnych wibracji ziemskich. I myślę, że udział człowieka tutaj też jest znaczący. Mam na myśli osób, ludzi nietuzinkowych. Bo często tak się dzieje, że ludzie, którzy doświadczają bliskich spotkań z UFO, czasami są nieświadomi tego, że są ludźmi sensytywnymi, czy są obdarzeni jakimiś takimi ukrytymi darami, możemy to nazwać szóstym zmysłem, jakkolwiek, ale to w jakiś sposób koresponduje z takimi miejscami i w pewnym sensie w szczególnych okolicznościach otwiera pewien kanał, który sprawia, że może dochodzić do manifestacji takich zjawisk. I to, jak dana osoba poprzez swoją świadomość i sposób pojmowania w ogóle otaczającej rzeczywistości zinterpretuje kontakt z takim czymś, co w moim mniemaniu raczej dotyczy jakiejś formy energii, która wchodzi w interakcję właśnie z człowiekiem, no to już wszystko jest podyktowane jakby takim indywiduum człowieka. Dlatego te wszystkie relacje, te wszystkie obserwacje, zdarzenia, szczególnie dotyczące bliskich spotkań, są bardzo zróżnicowane. One przebiegają czasami w bardzo niejednoznaczny sposób i trudno tutaj spiąć jakby w klamrę bliskie spotkania z UFO, bo one zawsze przebiegają inaczej. Nawet sam wygląd tych obiektów, wygląd powiedzmy załogantów, którzy się też przewijają w takich zdarzeniach, jest zawsze inne i być może na to wpływ ma zasadniczo to właśnie, jak takie zdarzenia są filtrowane przez ludzką świadomość w kontakcie z jakąś nieznaną energią. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał ciebie w tym momencie o jakieś tajemnicze zaginięcia, bo one mają miejsce na całym świecie i właśnie szczególnie w takich ogniskach, w tych klasterach, jak nazywa je David Poladis. I czy ty w czasie swojej wieloletniej pracy badawczej spotkałeś się również z tematami dziwnych zaginięć właśnie na terenach, o których mówimy? Właśnie to się wydaje zaskakujące, bo ja osobiście się nie spotkałem z takimi relacjami tutaj na terenie Dolnego Śląska, na terenie gór Sudetów. Co jest w zasadzie trochę dziwne. Oczywiście no, gdzieś tam znane są mi niektóre historie, ale ja ich osobiście nie dokumentowałem, więc trudno mi też tutaj mówić o ich wiarygodności. Natomiast ja osobiście jakby zaskakujące jest to, że nie spotkałem się z tym, mimo tego, że na przykład jeśli popatrzymy na rejon na przykład innych polskich gór jak Tatry, to tam takich historii było sporo i swojego czasu nawet do niektórych pisał Robert Leśniakiewicz w swojej książce Projekt Tatry. Tak więc możemy się zastanowić, dlaczego tak jest, no ale
Być może nie można użyć tutaj sformułowania takiego, że te zjawiska manifestują się w sposób jakiś określony. Być może tak jest, że na terenie Dolnego Śląska jest mniej tego typu spotkań, a po prostu o nich nie wiemy tak naprawdę. One się dziś nie przybiły do mediów, nie dotarły do badaczy, do ludzi, którzy się zajmują taką tematyką. Przynajmniej ja osobiście się nie spotkałem z takimi historiami tutaj na Dolnym Śląsku. Natomiast spotkałem się z całą masą różnych innych historii, które jakby korespondują z tematem anomalnych zjawisk. Dolny Śląsk często, kiedy się słyszy Dolny Śląsk, to się myśli Rize i to, że Niemcy tam przyjechali dawno, dawno temu. Myślisz, że to tylko walory geograficzne, czy właśnie to coś magicznego, co ma w sobie Dolny Śląsk, też przyciągnęło ich w takich liczbach, no i sprawiło, że zaczęto tam budować właśnie olbrzyma? Myślę, że te walory, szczególne, specyficzne walory krajobrazowo-geologiczne przyczyniły się do tego, że ten rejon przyciągnął wtedy Niemców do budowania jakichś kompleksów podziemnych. No to też na to nie da się ukryć, że miał wpływ to, jak się kształtowała wtedy historia, przebieg całego konfliktu na skalę globalną. To był po prostu sprzyjający obszar wtedy na tamtą chwilę do budowania czegoś takiego. Bo po prostu to był temat, to było miejsce, które jeszcze, na które nikt nie patrzył wtedy. A miejsce jest na pewno magiczne i może to też w jakiś sposób wpłynęło na to, że ten obszar w jakiś sposób przyciągnął Niemców do budowania różnych podziemi. Być może na to miały wpływ też różne legendy, które im wtedy Niemcom były bliskie, bo jak ja zgłębiałem tematy historyczne Dolnego Śląska dotyczące właśnie mi tematów UFO, no to mało się spotkałem z takimi historiami, ale to głównie dlatego, że po prostu nie miałem pełnego dostępu do różnych świadectw historycznych, niemieckich świadectw historycznych, więc tak naprawdę polska historia Dolnego Śląska zaczyna się od końca 1945 roku, kiedy te ziemie zaczęły być zaludniane przez Polaków, przez osiedleńców, więc nie są mi znane te historie gdzieś z czasów odleglejszych, ale na pewno magia i urok tego miejsca przyciągał i myślę, że też miał to jakiś wpływ na to, dlaczego w takim miejscu powstały takie tajemnicze kompleksy podziemne. Zacząłem dzisiejszy podcast od tego spojrzenia w niebo i ty zacząłeś swoją ostatnią książkę również od tego, że jako młody chłopak spojrzałeś w niebo. Właściwie od wieków ludzie patrzą w niebo i szukają tam odpowiedzi na przeróżne pytania, szukają tam bogów, szukają tam odpowiedzi na to, co siedzi w głębi naszej duszy. No i chciałbym ciebie zapytać o to twoje pierwsze zetknięcie z nieznanym, jak to sam opisałeś w swojej książce. Czy mógłbyś streścić, jak to wyglądało, bo wydaje mi się, że osoby, które jeszcze książki nie czytały, zadają sobie pytanie, no to jak Damian Trela zaczął swoją przygodę z badaniem UFO? No właśnie w ten sposób. To były lata 90. Miałem 14 lat, 96 rok bodajże. Byłem takim trochę pasjonatem, ale w ogóle nie związanym w ogóle z tematyką, która mnie wciągnęła bezgranicznie na następne lata. Bardzo pasjonowałem się nauką, w ogóle zaczytywałem się w różnych ówczesnych periodykach naukowych, pochłaniałem wiedzę dotyczącą astronomii, a więc byłem takim człowiekiem, młodym człowiekiem, który chłonął tą wiedzę, ale ukierunkowywał się w stronę takiej materialistycznej, że tak powiem, nauki. W zasadzie ten mój światopogląd był bardzo już taki poukładany, mimo tego, że byłem młodym człowiekiem, ale spotkałem się z czymś w pewnym momencie, co po prostu całkowicie przewartościowało moje myślenie, ukierunkowało je w stronę właśnie takich, a nie innych zainteresowań. To wydarzyło się w ogóle, to też ciekawe, w tym rejonie, do którego, w rejonie, w którym moja działalność badawcza była bardzo aktywna przez następne lata i zbierałem, dokumentowałem różne historie. Wydarzyło się to na Przedgórzu Sudeckim, w takiej niewielkiej miejscowości Kłaczyna, koło Wałbrzycha, gdzie wraz z moją świętej pamięci babcią i mamą, akurat moja mama nie widziała tego, była zajęta czymś innym. Ja akurat wtedy po prostu chłonąłem niebo, bo była to już godzina wieczorna, grudzień, piękne, rozwieżone niebo. Automatycznie spojrzałem do góry
i zobaczyłem jakiś ciemny kształt przemieszczający się po niebie. Po dokładniejszym przyjrzeniu się uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie mam do czynienia z czymś, co może przypominać jakiś samolot czy też helikopter, ale coś całkowicie no, nieziemskiego. Obiekt taki cygarowaty, bardzo duży zresztą, miał chyba gdzieś ponad 100 metrów długości, jak na moje oko. Przemieszczał się też dosyć nisko nade mną, praktycznie w pewnym momencie przeleciał nade mną i nad moją babcią, która stała i patrzyła się też na to. Gdzieś na jakiejś wysokości, może też około 100 metrów. I to coś jeszcze emanowało takimi mocnymi światłami z przodu, takimi wręcz można powiedzieć reflektorami. Bezdźwięcznie się przemieszczało po niebie, lecąc z południa na północ. Ja tak wstałem, patrzyłem na to po prostu totalnie niemiały, nie wiedziałem co, z czym mam do czynienia. Gdzieś w pewnym momencie ten obiekt się schował za stojący obok budynek. Ja jeszcze postanowiłem obiec ten budynek i spojrzałem jeszcze tam z tyłu za gospodarstwa, które znajdowało się w pobliżu i widziałem jeszcze jak ten obiekt się oddalał i oświetlał okolice przed sobą. No i po prostu nie wierzyłem własnym oczom, bo przypominało to coś, co można kojarzyć, nie wiem, z jakimiś wątkami z książki Verna. A więc no, po prostu coś szokującego i to było, dodało mi takiego bakcyla do tego, żeby sięgnąć po taką literaturę. Ona wtedy w połowie lat 90. jako taka była dostępna. No, wtedy funkcjonował w obiegu magazyn UFO, który też zacząłem czytać. Były też inne książki, między innymi książki Lucjana Znicza Sawickiego, które mnie też bardzo wciągnęły. No i poprzez pogłębianie wiedzy w tym kierunku trafiłem do grupy badawczej Legickiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych Kontakt, gdzie w zasadzie stawiałem swoje, można powiedzieć, pierwsze takie szlify ufologiczne, gdzie poznawałem, czym jest tak naprawdę taka prawdziwa ufologia, taka prawdziwa praca badawcza, kontakt bezpośredni z ludźmi, którzy przeżyli coś podobnego co ja. A więc to mnie bezgranicznie wciągało, bo poznawałem te różne historie. Jeździłem z członkami właśnie tego klubu do różnych miejsc, docierałem do różnych świadków i chłonąłem po prostu te historie. I świadomiłem sobie, że tak naprawdę nie jestem sam w tym, co ja zobaczyłem wtedy. Zresztą później okazało się, że te historie, ta historia moja nie była jedyną, bo jeszcze miałem po drodze kilka innych, które też do dzisiaj nie jestem w stanie wyjaśnić w żaden logiczny, racjonalny sposób. Paradoksalnie jedna z takich historii wydarzyła się, kiedy właśnie wracałem z jednej właśnie takich, można powiedzieć w cudzysłowie, UFO ekspedycji, gdy wracałem ze Szklarskiej Poręby. To był właśnie 99 rok. Dokumentowałem wtedy pierwszą taką moją bardzo sensacyjną, można powiedzieć, sprawę, którą do dzisiaj uznaję za jedną z najciekawszych. Właśnie znajdując się w autobusie na relacji Szklarska Poręba i Jelenia Góra, praktycznie byłem jedynym pasażerem, bo to była godzina wieczorna, 99 rok, jak dobrze kojarzę. I właśnie zobaczyłem taki obiekt, który na początku był takim zwykłym jakby helikopterem gdzieś tam przemieszczającym się nisko na horyzoncie, który leciał równolegle do trasy, którą podążał autobus, którym ja jechałem. Byłem tylko ja i kierowca tak naprawdę. I ten obiekt się tak stopniowo przybliżał w moją stronę i kiedy ja się temu przyglądałem, nagle sobie uświadomiłem, że mam do czynienia z czymś, co po prostu przypomina taki rasowy, dyskoidalny pojazd z okienkami czerwonymi, tworzącymi jakby taki pierścień przecinający środek tego obiektu. To coś się przybliżyło na odległość może, nie wiem, 100-150 metrów do jadącego autobusu. A ja po prostu byłem przyklejony do szyby i nie wierzyłem własnym oczom, co widzę. I chciałem, żeby mnie ktoś uszczypnął wtedy, ale nie było nikogo w pobliżu. Trudno się dziwić. No, trudno się dziwić, dokładnie. A jeszcze większy szok był dla mnie, kiedy zobaczyłem, jak ten obiekt przeleciał nad stojącymi samochodami przed przejazdem kolejowym. I w pewnym momencie puścił snop światła i oświetlił samochód, który stał pierwszy z brzegu i zobaczyłem kierowcę, a to były nocne warunki obserwacji. Zobaczyłem kierowcę, który nie wiem, czy był świadom tego, co się dzieje nad nim, ale w pewnym momencie ten obiekt poleciał gdzieś tam dalej, schował się za budynki, ja wjechałem do Jeleniej Góry. I później jeszcze widziałem jakby ciąg dalszy tej obserwacji, kiedy dwa takie obiekty przypominające trochę kształtem trapez jasno-niebieskiego koloru przeleciały między kominami fabryki, która znajduje się właśnie, która jest umiejscowiona na wjeździe do Jeleniej Góry, to jest cieplica, rejon cieplicy. I tam zobaczyłem sobie, jak te dwa obiekty tak sobie przemknęły między dwoma kominami.
I tyle. Tak się zakończyła ta obserwacja, która po prostu no, powaliła mnie z nóg, a kiedy opowiadałem ją swoim kolegom z klubu, to oczywiście nikt nie chciał mi w to uwierzyć, no bo przecież jak może być tak, że człowiek, który zaczął się zajmować aktywnie taką działalnością, jest świadkiem takiego, powiedzmy, zdarzenia, które jest po prostu szablonowym jakimś spotkaniem z UFO. Ja do dzisiaj nie wierzę w to, co zobaczyłem, ale jestem świadom tego, że to, co widziałem, było autentyczne. Jeszcze jedną taką historię miałem w Wylatowie, to już późniejsze lata, kiedy jeździłem do Wylatowa, kiedy zajmowałem się dokumentowaniem kręgów zbożowych. Tam też doświadczyłem obserwacji, ale tam akurat nie byłem jedynym świadkiem, bo było jeszcze wielu innych, jeszcze chyba 20 osób widziało taki obiekt przypominający troszeczkę jakby słońce, ale to wszystko też się działo nocą, taka kula czerwonego koloru, która wisiała nad horyzontem. Widziałem to ja, tak jak mówię, i wiele innych osób. Miałem nawet ze sobą aparat, zrobiłem zdjęcie temu czemuś. No i dziwna rzecz, na tym zdjęciu nic nie wyszło. Okazało się, że to jeszcze w ogóle to był rok 2002 rok, więc ja wtedy nie miałem aparatu cyfrowego, tylko zwykły aparat fiszowy. Fisza okazało się była prześwietlona. Inni ludzie, którzy widzieli to z kilkanaście metrów obok mnie, mieli aparaty cyfrowe, robili zdjęcia i też okazało się, że te wszystkie zdjęcia nie wyszły. Ja widziałem tylko jakby fragment tej obserwacji, bo inni widzieli moment, kiedy to się pojawiało, a to miało formę takiego, jakiejś spłaszczonej kuli, która się przeobraziła później w formę takiego ćwierćkoła, półkola, aż w końcu przybrało to formę takiej kuli, czyli moment, kiedy ja to zobaczyłem, kiedy tam wyskoczyłem, bo akurat siedziałem na balkonie w budynku Jerzego Skuleckiego, który udostępniał wtedy swój cały budynek na poczet jakby badawczy. Zeskoczyłem z tego balkonu, obiegłem krzaki i zobaczyłem właśnie tą kulę, a to już tak naprawdę wisiało tam w tym miejscu od kilkunastu sekund. I ci inni ludzie widzieli to od samego początku do końca. I w ten sam sposób to się zaczęło zmniejszać i zniknęło całkowicie jakby za pstryknięciem palca. No, takie niezwykłe historie się dzieją. Mnie gdzieś dotknęło osobiście i to są historie, które no po prostu mogą wywrócić komuś całkowicie światopogląd na temat tego, jak jest skonstruowany ten otaczający świat i cała nasza rzeczywistość. No historie, które opisałeś, to tak jakbyś opisywał sceny z serialu z Archiwum X. I właśnie kolejne moje pytanie, bo tam właśnie doświadczenia młodego Foxa Muldera wpłynęły na to, jak potoczyły się jego losy zawodowe w przyszłości. On wybrał FBI, a ty wybrałeś co? I powiedz, czy to ma związek z tym, co zobaczyłeś na niebie jako młody chłopak? No, można powiedzieć, że to jest w jakiś sposób powiązane. No, pracuję w branży lotniczej, mam licencję na latanie, ale nie jako pilot. Jestem w personelu pokładowym, nawet zarządzam jakby kabiną od strony pasażerskiej. Już od wielu lat, od prawie 15 lat. Oprócz tego jeszcze prowadzę też takie prace trochę naziemne, biurowo-administracyjne, takie kadrowe jednostki organizacyjnej, w której działam, czyli we Wrocławiu, na lotnisku we Wrocławiu, a wcześniej jeszcze byłem przez parę dobrych lat w Londynie zbazowany, więc no, można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób powiązane i gdzieś ta to patrzenie w niebo mnie przyciągnęło. W zasadzie to w sumie był przypadek, tak można powiedzieć, kiedy ja w ogóle się zacząłem zajmować czymś takim zawodowo. Ale ten przypadek sprawił, że już siedzę w tym 15 lat. No i to też w zasadzie mi to pozwoliło poznać też niektóre historie pilotów, oczywiście z którym mam styczność. To są też niezwykłe historie. Akurat w tej książce mojej najnowszej nie są one opisane. Nie, przepraszam, jedna historia jest opisana. Pilota, z którym miałem przyjemność pracować i który właśnie przeżył takie ciekawe spotkanie podczas lądowania na lotnisku we Wrocławiu i widział coś na wysokości Karpacza, można powiedzieć, a więc w odległości prawie 100 km przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku we Wrocławiu. To też było bardzo ciekawe zjawisko. I to w jakiś sposób też korespondowało z różnymi historiami, różnymi obserwacjami UFO, które się rozgrywały w tym samym czasie w innych rejonach Polski. Tak więc, no, można powiedzieć, że gdzieś to poszło w tym kierunku. Jestem oczywiście w swoim kręgu zawodowym znany z tego, czym się zajmuję. Ale praca to praca, natomiast hobby to hobby, chociaż nie wiem, czy tak można to nazwać, że to jest hobby.
No w pewnym momencie wydaje mi się, że to już jest coś więcej niż hobby i nazwanie tego hobby by było chyba nieco krzywdzące i byłoby chyba dużym tak. niedopowiedzeniem. Zdecydowanie tak. Czy spotkałeś się z jakąś sprawą, która jest naprawdę świetnie udokumentowana pod takim kątem, że być może znajdują się jakieś zdjęcia, bo mówiłeś, że kiedyś tobie zdjęcia nie wyszły, ale być może jest jakaś sprawa, gdzie są zdjęcia, ba, może jakieś nagranie. Jaka jest taka najlepiej udokumentowana sprawa, z którą się spotkałeś? Z którą ja się osobiście spotkałem, to jest w książce opisana historia z Redkowa. To jest taka miejscowość pod Głogowem. Tam pewien pan, mieszkaniec właśnie takiej podgłogowskiej wioski Redków, kiedyś był świadkiem obserwacji takiego obiektu, który przypominał trochę taki kapelusz. I w zasadzie to, co on zrobił, to co on, udało mu się uchwycić na zdjęciu, w zasadzie w pełni oddawało to, co widział on wzrokowo. Często dzieje się tak, że zdjęcia, do których mi się gdzieś tam udaje dotrzeć, a wiadomo, że teraz w dobie współczesnej technologii tych zdjęć jest cała masa i zwykle to, co do mnie dociera, no to 90%, powiedziałbym nawet 8% to są rzeczy, które się daje w sposób zupełnie racjonalny wytłumaczyć. Tak? To są zwykle ludzie do mnie wysyłają zdjęcie z jakimiś kropkami gdzieś na niebie. I czasami czują się wręcz oburzeni tym, że ja im tłumaczę, że tak naprawdę nie ma w tym nic niezwykłego. No, czasami ludzie wręcz oczekują jakiejś takiej interpretacji paranormalnej, ufologicznej ode mnie, a jak jej nie dostają, to się czują czasami oburzeni. No, nie wiem, dlaczego tak jest. W każdym razie to zdjęcie, które jest opublikowane w książce, moim zdaniem jest takim bardzo ciekawą fotografią na tle innych fotografii polskich, bo oczywiście ich było bardzo wiele. Było bardzo wiele różnych zdjęć UFO, moim zdaniem takich dosyć wiarygodnych, ale to zdjęcie jest takie ciekawe, bo ono jeszcze jest zrobione takim właśnie aparatem, starym, kliszowym aparatem. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z możliwością też i badania samej kliszy, sprawdzenia tego, na ile wiarygodne jest to zdjęcie, bo teraz na zdjęciach cyfrowych wiadomo ciężko czasami nawet udowodnić oszustwo, bo możliwości różnych programów graficznych są tak potężne, że czasami odróżnienie czegoś od fikcji no jest trudne. Tutaj w tamtych czasach było to troszeczkę łatwiejsze. Mam na myśli właśnie jeszcze lata 90., kiedy cyfryzacja zdjęć nie poszła na tyle mocno. Temu zdjęciu naprawdę trudno przypisać jakieś fałszerstwo. I jest to jedno z takich ciekawych ujęć. Jeśli chodzi o jakieś nagrania filmowe, to myślę, że tutaj ciekawe ujęcia dokonał człowiek, który obecnie jest z zawodu astronomem, mam na myśli Marka Macimowskiego, którego ja poznałem jeszcze. Osoba zresztą bardzo bliska, jeśli chodzi o Radio Paranormalium, człowiek, który się interesuje ufologią i w ogóle, mimo tego, że jest zawodowym astronomem, to jest też ciekawe, że nie ukrywa się jakby swoimi zainteresowaniami. I ja poznałem go jeszcze w 2001 roku, kiedy jako taki młody pasjonat astronomii chodził i uprawiał coś takiego, co dzisiaj się nazywa UFO Skywatching. Czyli chodził z aparatem, chodził z kamerą, jeszcze wtedy VHS-em i nagrywał różne filmy i właśnie parę razy mu się udało uchwycić coś niezwykłego. Jest takie jedno nagranie właśnie z niego z 2001 roku, czy pisze w swojej książce. Myślę, że mimo tego, że teraz jak się patrzy na to nagranie i porównuje się je powiedzmy z innymi różnymi materiałami filmowymi, na które możemy się natknąć na YouTubie, to ono jest szczególne, bo mimo tego, że nie jest aż tak spektakularne, ale jest widać na nim obiekt, który wprawdzie jest daleko, ale po analizie tego nagrania okazało się, że ewidentnie był to obiekt, który wtedy tam się zamanifestował na wysoko na niebie, przylatywał mniej więcej na wysokości przylotowej samolotu, zresztą na nagraniu widać nawet przylatujący samolot pasażerski w jego pobliżu. I po analizie okazało się, że ten obiekt musiał być naprawdę duży, bo mógł mieć gdzieś około nawet 50 metrów średnicy i miał taką formę kopułowatą, taką dyskoidalną, co w zasadzie udało się właśnie wyłuskać po takiej
poklatkowej analizie tego filmu. Jest jeszcze takie jedno zdjęcie, film, który też opisuje w książce swojej. A dotyczy on takiego nagrania z Legnicy, mojego miasta, z 2001 roku, czy też ten sam rok, nie, przepraszam, z 2000 roku, czyli rok wcześniej. Takie nagranie młodego chłopaka, który był członkiem klubu właśnie, Legnickiego Klubu Badań Pozjemnych Nieznanych Potek, do którego ja przynależałem. Jemu udało się nagrać z balkonu właśnie takie dziwne zjawisko, które przypominało formę takiego trójkąta. To też było widoczne z bardzo daleka, gdzieś za blokami, bo w ogóle akcja się, tego zdarzenia się rozegrała na osiedlu Kopernik, to jest osiedle właśnie takich typowych bloków postperelowskich. I on, filmując to zjawisko niemalże z czwartego czy piątego piętra, bodajże prawie wypadł z tego balkonu. To nagranie jest naprawdę szokujące, jak mu się to udało w ogóle uwiecznić. Ale jest to ciekawe też nagranie pod tym względem, że raz, że udało się przeprowadzić bardzo rzetelną analizę tego filmu, udało się wyłuskać, że ten obiekt, który tam został uchwycony, on się przemieszczał, czyli jakby się obracał wokół własnej osi, to jeszcze udało się to potwierdzić relacją autentyczną świadka niezależnego. Osoby, która też notabene, co ciekawe, jest związana do dzisiaj z klubem LKPZ Kontakt, który właśnie wtedy podczas dokumentacji pewnego zdarzenia w innej części miasta przypadkiem zobaczył to samo zjawisko, które zostało sfilmowane i opisał to dokładnie tak samo, że widział trójkątny obiekt, który przemieszczał się po niebie. I to jest właśnie bardzo jedno z takich ciekawych nagrań. Oczywiście tych materiałów jest sporo i nawet z Dolnego Śląska by się nazbierało sporo takich różnych nagrań. Ale ja się zdecydowałem na publikację tych akurat. Oczywiście w archiwum mam jeszcze wiele innych. Być może jak pojawi się opcja drugiego wydania tej książki, może zdecyduję się na pomieszczenie jeszcze innych takich nagrań, równie ciekawych. Ale te są takie szczególne, mi się wydaje. Mówiłeś o tym, że emocje, które towarzyszą człowiekowi, który doświadcza właśnie takiej obserwacji, to zazwyczaj wielkie zdziwienie, niedowierzanie temu wszystkiemu, co właśnie się dzieje na naszych oczach. Natomiast ja chciałem Ciebie zapytać o to, czy w Twoim archiwum znajduje się sprawa, którą mógłbyś określić jako najstraszniejsza, taka, która być może nawet zagrażała świadkom tej obserwacji, bo podejrzewam, że osoby, które nas słuchają, lubią się bać w taki sposób troszeczkę na odległość i na pewno są ciekawe, czy takie sprawy też się w Twoim archiwum znalazły. Jest taka historia, która po prostu przyprawia o dreszcz na skórze, aczkolwiek nie wiem do końca, czy możemy ją wiązać jakby stricte z czymś, co się określa jako zjawisko UFO. Podtytuł mojej książki to UFO i tajemnicy Dolnego Śląska, UFO i niewyjaśnione zjawiska, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób to zdarzenie, a mamy się tutaj zdarzenie z Huty, to jest taka historia, która jest momentami po prostu naprawdę nadająca się na scenariusz jakiegoś filmu grozy. Gdzieś oscyluje między właśnie tematyką ufologiczną, tematyką paranormalną, a może i nawet jakimś folklorem. Rzecz miała miejsce w miejscowości Huta. To jest niedaleko Polanicy Zdrój, teren górzysty, a więc znów miejsce, do którego rejony górzyste, do których często docierałem. Grupka ludzi wtedy, to był 87 rok, wracała przez las do swojego znajomego, którego dom mieścił się gdzieś na peryferiach tej miejscowości. Przedzierała się przez las i w pewnym momencie doświadczyła spotkania z jakby dziwną postacią. Dziwną, która w zasadzie można powiedzieć, że przypominała jakąś zjawę ducha. Zakapturzoną, taką ciemną postać z świecącymi się oczami. Na początku, jak oni przedzierali się przez las, szli późną porą, może nawet godzina 12 w nocy, czuli jakby czyjąś obecność. Czuli, że jakby coś ich obserwowało, i coś jakby podchodziło pod ścieżkę, którą podążali. W ogóle ten rejon jest znany z różnych legend, różnych przypowieści dotyczących właśnie jakby spotkań z jakimiś duchami, zjawami. Jak się później okazało, kiedy ja tą sprawę dokumentowałem, to podobne historie
w pobliżu tego miejsca miały miejsce i podobną istotę, zjawę wielokrotnie obserwowano w tamtym rejonie, więc nie wiem, czy w zasadzie możemy to mówić o czymś takim jak duch, zjawa. Ale sprawa jest ciekawa, bo ta postać w pewnym momencie się im pojawiła, trzeba jakby podchodzić w nich, unosiła się, lewitowała gdzieś nad terenem właśnie między drzewami. Oni gdzieś w momencie, jak ona podchodziła do nich, to łapali się za ręce i czuli, jakby przepływała przez nich energia. To też było właśnie takie niezwykłe. Warto też podkreślić tutaj, że druga grupa osób, która zmierzała do tego samego celu, jechała inną trasą. I ona, i ci ludzie, którzy akurat przemieszczali się wtedy bodajże chyba na motorach, nie widzieli tej postaci. Natomiast też się wiąże z nimi jakiś taki dziwny, paranormalny wątek, bo jak się już później wszyscy razem spotkali w jednym miejscu, okazało się, że tamta druga grupka, która podążała, która przemieszczała się w sposób mechanizowany, pokonała ten odcinek drogi w zdecydowanie dłuższym czasie niż powinna. Czyli tak jakby tutaj doszło do jakiejś luki czasowej, jakiegoś missing time. Ale kiedy ta postać podchodziła pod grupę na trzech osób, jak dobrze kojarzę, to było widać w momencie, że ona ma takie świecące, rażące oczy i te oczy zaczęły bardziej emanować, kiedy oni się łapali za ręce. Ona gdzieś w pewnym momencie się rozpłynęła tam w powietrzu, kiedy wyszli na otwartą przestrzeń już do budynku, do którego się docelowo udawali. W momencie się pojawiła taka mgła na tej otwartej polanie i z tej mgły wyłoniła się znowu ta postać. Oni się próbowali dobić do mieszkania, szarpali za klamkę, ale za żaden sposób nie byli w stanie otworzyć w ogóle tego mieszkania, więc normalnie scena jak z jakiegoś filmu. Pies, który gdzieś tam był w budzie, w ogóle nie wychodził, był skulony. Ta postać się wyłoniła i gdzieś w pewnym momencie nagle się po prostu, tak jak się pojawiła, rozpłynęła. Nie wiadomo było, co to jest w ogóle, ale później się zaczęły dziać dziwne rzeczy z tymi ludźmi. Tak jakby jakieś, dotknęło ich jakiś fatum. Mianowicie jedna z tych osób popełniła samobójstwo, bo jak donosił mi jeden z głównych świadków tego zdarzenia, to coś po prostu ich nękało później w snach, w różnych jakichś wizjach. I ta osoba, taka powiedzmy pani Małgorzata, pseudonim, ona później całkowicie przeszła jakby przewartościowanie całkowite w ogóle swojego toku myślenia, postępowania w ogóle. Stała się osobą twórczą, stała się osobą, która zaczynała w ogóle tworzyć, pisać, malować. Rzecz niezwykła, ale z drugiej strony też bardzo charakterystyczna, jeśli chodzi o osoby, które mają takie już bardziej bezpośrednie kontakty z UFO i nazywamy ich tak zwanymi kontaktowcami. To są ludzie, którzy właśnie mają regularne kontakty, stają się takimi osobami sensytywnymi i w jakiś sposób, nie wiem, ich świadomość koresponduje, bardziej transmituje z takimi zjawiskami. I ci ludzie często właśnie przechodzą różne przemiany. I budzi się w nich jakby taka trochę dusza artystyczna. I tak było właśnie w przypadku tej Małgorzaty, która już w pewnym momencie już traktowała te spotkania, te wizje różnej maści. Czasami to nawet były wizje przyszłości. Ona przewidziała na przykład śmierć swojego bliskiej osoby. Te wszystkie wątki oczywiście nie zostały do końca opisane w mojej książce. Ja tylko tak fragmentarycznie wspominam o tej historii, bo ona jest bardzo wielowątkowa. Ja ją szczerze też opisywałem na swoim blogu. Ale jest to takie wydarzenie, które naprawdę, no, można powiedzieć, budzi grozę. Zresztą, tak jak ta pani mi przedstawiała tą historię, to ja sam miałem naprawdę miesiąc skórkę, gdy słuchałem tej historii po raz pierwszy. I za każdym razem opisywała mi tę historię tak samo, także nie mogę mówić tutaj o jakimś zmyśleniu, jakimś konfabulowaniu. Na pewno jest to autentyczne przeżycie. I takich historii jest naprawdę sporo, naprawdę. Jakbyśmy w ogóle wsiąkali w ogóle w podania ludowe, to okazałoby się, że tych historii właśnie, szczególnie rozgrywających się na terenie Dolnego Śląska, jest sporo. Obserwacji nierówna, nawiązanie kontaktu, innemu nawiązaniu kontaktu również nierówne, ale w sprawach, które opisujesz, są pewne zbieżności i podobieństwa. Czy mógłbyś o kilku z nich powiedzieć, o takich najczęściej powtarzających się elementach, które udało ci się zebrać przez te wszystkie lata, które nawet sprawiały, że mogłeś powiedzieć, no gdzieś już to słyszałem. Tak jak mówiłem na samym początku, w zasadzie
jak się mówi, obserwacja obserwacji UFO jest nierówna, bo każde takie spotkanie ma zupełnie inny przebieg. Choć bazuje na jakby takim szkielecie, jakiejś takiej podstawie, nie wiem, jak się tak to może nazwać, na pewnych motywach, które się przewijają, ale zawsze w szczegółach wygląda zupełnie inaczej, jest innowacyjne. No i tu oczywiście możemy mieć pewne pole do popisu, do dyskusji, dlaczego tak jest. Ale pewne motywy się przewijają i one są wspólne, szczególnie jeśli mówimy o bliskich spotkaniach z UFO, czyli o takich zdarzeniach, gdzie dochodzi do manifestacji takiego zjawiska w odległości mniejszej niż 250 metrów, powiedzmy, nie? To, co najczęściej się przewijało i co mnie szczególnie fascynowało w tych historiach, dotyczyło tak zwanego, jak ja to mówię, współczynnika niezwykłości, takich dziwactw troszeczkę, absurdów pojawiających się w tych historiach. Mam tu na myśli takie przeplatające się wątki paranormalne, jak coś takiego jak czynnik OS, z czym można się bardzo często spotkać w literaturze ufologicznej, czyli w sytuacjach, kiedy świadek opisuje zdarzenie i mówi, że w tym momencie nastąpiła jakby kompletna głucha cisza, jakby wszystko zostało wyciszone na moment pojawienia się jakiegoś takiego obiektu UFO. Ten czynnik OS, myślę, że bardzo trafnie i ciekawie jest opisany w historii, do której nawiązuje w swojej książce. Dotyczy ono zdarzenia, które rozegrało się w Wojciechowie w 1987 roku, gdzie dwójka ludzi spotkała taką na swojej drodze taką kulę czerwoną, która się gdzieś tam przemieszczała nad pobliską górą Połą. Kiedy podjechali samochodem bliżej pod tą górę, bo tam ten obiekt krążył, i jeden ze świadków podszedł całkowicie blisko pod miejsce, gdzie ten obiekt się przyziemił, później jakby przebrał zupełnie inną formę, inny kształt, formę takiego ekranu wiszącego nad łąką, to kiedy przechodził przez pole i słyszał w tle pracujące kamieniołomy. Tam w tamtym czasie, to był 87 rok, wtedy działały bardzo aktywnie tam kamieniołomy. I to kiedy jakby przekroczył taką cienką, niewidzianą linię, nagle znalazł się jakby w takiej totalnej głuchej ciszy. W dodatku jeszcze zrobiło się kompletnie ciemno, mimo tego, że było ciemno, ale ten świadek opisywał mi to, że po prostu zrobiło się tak ciemno, że on po prostu nie widział, gdzie stawia swoje kroki. A ten był nierówny, więc nawet się w pewnym momencie przewracał. I ten czynnik OZ jest właśnie taki bardzo ciekawy i on się przewija w wielu, wielu bliskich spotkaniach, ale jeszcze są oczywiście inne wątki. Na przykład w takich zdarzeniach pojawiają się motywy takie, że rzeczywistość, jakby otaczająca rzeczywistość, jest na moment jakby troszeczkę taka zniekształcona. To myślę, że trafnie jest opisane też w zdarzeniu, które prezentuję w swojej książce. Dotyczy takiego spotkania w pobliżu Szklarskiej Poręby, gdzie dwójka ludzi obserwowała taki obiekt przypominający trochę taką szklaną kulę nad śnieżnymi kotłami. To jest bardzo stara w ogóle relacja, bo jeszcze z końca lat 70., 78 czy też 79 rok, kiedy właśnie dwójka pracowników wówczas działającej huty szkła jechała samochodem służbowym i nagle zobaczyła właśnie taki obiekt w biały dzień na tle śnieżnych kotłów, i ten obiekt się w pewnym momencie do nich tam przybliżył. I kiedy oni wyszli z samochodu, to stali w miejscu, które okazało się, że tak naprawdę, jak się później okazało, jakby nie istnieje. A więc jeden ze świadków, stojąc na krawędzi zbocza, okazało się, że później, jak jeden ze świadków pojechał w to miejsce, bo mu to nie dawało spokoju, bo znał ten teren bardzo dobrze, okazało się, że tak naprawdę w tym miejscu człowiek, który stał, po prostu by się stoczył w przepaść, bo tam w tym miejscu nie było w ogóle takiej możliwości, żeby tak się umiejscowić. Co ciekawe, samochody, które podjechały w tym momencie pod zaparkowany ich pojazd, kierowcy tych samochodów się też dziwnie zachowali, jakby tacy byli trochę jakby w jakimś śnie, w ogóle nie reagowali nerwowo, co wydawało się dziwne, bo droga była w tamtym miejscu bardzo wąska, więc oni jakby zatarmowali w pewnym momencie przejazd i nikomu nic to nie przeszkadzało. No, takie rzeczy się zdarzają często, też jest taka historia, którą opisuję w swojej książce, miała miejsce w rejonie Olszyny. Tam doszło do przyziemienia takiego obiektu w kształcie jakby takiej rakiety, można powiedzieć, takiego cygara troszeczkę, który jakby wylądował na środku drogi. I
jeden ze świadków opisujący tą historię twierdził, że zaparkowane albo inaczej zablokowane samochody na jezdni też jakby w ogóle miało się wrażenie, że wszystkie te samochody stoją i nikt nie reaguje w ogóle na to. Jakby wszyscy byli w takim śnie. Trochę jak analizuję na przestrzeni wielu lat różne spotkania właśnie z UFO, to mam wrażenie, że szczególnie te bliskie spotkania rozgrywają się jakby w takim stanie zmienionej świadomości. Kiedy ci ludzie twierdzą, że to jest sen, ale jakby taki bardzo rzeczywisty, realny. To jest takie dosyć szczególne. Oczywiście o takich różnych wątkach można mówić, dyskutować bardzo długo, ale myślę, że to jest te przykłady, które wymieniłem przed chwilą, tak w sposób bardzo taki szczególny oddają te różne takie wspólne mianowniki, które się przewijają w takich zdarzeniach właśnie obserwacji UFO. Ludzie widują również postaci i co ciekawe, często są to też dosyć zbieżne relacje. Tak, oczywiście. Tutaj możemy mówić nawet o jakiejś takiej regionalizacji, w ogóle, jeśli chodzi o wygląd tych różnych istot. Jeśli spojrzymy w ogóle na spotkania właśnie, te bliskie spotkania trzeciego stopnia czy czwartego stopnia z Polski, to tutaj się przejawia zwykle postać taka bardziej nieprzynająca, powiedzmy, takiego klasycznego szaraka, który stał się bardzo upowszechniony w różnych relacjach ze Stanów Zjednoczonych, prawda? U nas to jest bardziej coś takiego, jak opisywał pan Wolski. Dokładnie tak. To są postacie, które przypominają zwykłych ludzi, tak naprawdę. Może czasami ich cera jest troszeczkę odmienna, może jest trochę innego koloru, ale są to postacie o monoidalnych kształtach, powiedzmy wzrostu takiego dorosłego mężczyzny. Nawet można powiedzieć, że często tacy dobrze zbudowani, ubrani jakby w takie ściśle przylegające kostiumy, skafandry. To jest taka najczęstsza sylwetka, która się przytacza w takich różnych spotkaniach, w takich bliskich spotkaniach właśnie z UFO. Odchodząc na chwilę od Dolnego Śląska, wywołałeś ten temat już troszeczkę wcześniej. Chciałbym, żebyś powiedział coś więcej o Wylatowie, czyli miejscu, które geograficznie jest bliżej Grudziądza niż Dolnego Śląska. Wylatowo przypominam niedaleko Gniezna. No i to jest miejsce, które zelektryzowało polski świat badaczy UFO właśnie pod koniec lat 90. Czy mógłbyś co nieco więcej powiedzieć o Wylatowie, o tym, co się tam działo, bo byłeś tam, badałeś, obserwowałeś, no już wiemy, że miałeś pewną obserwację, ale parę rzeczy więcej może o tych kręgach zbożowych, gdybyś mógł powiedzieć, to na pewno słuchacze byliby wdzięczni od osoby, która była tam i z pierwszej ręki może coś na ten temat powiedzieć. Tak. Do Wylatowa jeździłem kilkakrotnie na przestrzeni lat 2002-2004. Bardzo, bardzo dobrze poznałem ten rejon i ludzi mieszkających tam, także mogę dużo na ten temat powiedzieć. Zresztą sporo na ten temat napisałem, bo duża część mojej pierwszej książki jest poświęcona właśnie tematowi Wylatowa. Tutaj zachęcam słuchaczy do sięgnięcia do tej książki, bo myślę, że jest to taka w zasadzie jedyna publikacja, która mi się wydaje w sposób kompleksowo opisuje w ogóle, czym jest zjawisko akresomboli, czyli kręgów i programów zbożowych. A jedyna w Polsce chyba publikacja, bo ja w tej książce nie tylko skupiłem się na sprawach polskich, ale w ogóle ująłem, myślę, że bardzo dokładnie historycznie wątki dotyczące tego, jak się to zjawisko kształtowało w miejscu, które uchodzi za kolebkę kręgów zbożowych, czyli Wielka Brytania i na przykład rejon Wiltshire. No ale tutaj już odbiegam troszeczkę od wątku Wylatowa. Wylatowo to jest dla mnie szczególne miejsce i taka szczególna karta mojej historii, gdzie tak raz, że spotkałem się osobiście z czymś nieziemskim. A przede wszystkim poznałem tam całą masę różnych historii, ludzi tam mieszkających i okazało się, że to po prostu jest olbrzymia kopalnia różnych relacji, historii, które nagromadziły się tam naprawdę do niewyobrażalnej ilości. I ja przez ten okres mojego pobytu zebrałem sporo, udokumentowałem sporo tych różnych obserwacji, zdarzeń. Nie tylko z Wylatowa, ale i w ogóle z okolicznych miejscowości. Ale oczywiście też skupiałem się na
badaniu, dokumentowaniu kręgu zbożowych, piktogramów, które się tam pojawiały. No, wiążą się z tym naprawdę czasami niezwykłe historie, jak na przykład to, że w 2002 roku, kiedy tam przyjechałem po raz pierwszy i w zasadzie wtedy, można powiedzieć, ruszała tam jakby z kopyta taka pierwsza z prawdziwego zdarzenia akcja badawcza, gdzie zjeżdżali się badacze z różnych rejonów Polski i prowadzili monitoringi, nocne patrole okolicznych pól wylatowskich. Czasami to zjawisko działało taki w sposób taki troszeczkę na zasadzie zabawy kotka w myszkę, że tak powiem. Bo był motyw taki, kiedy pojawił się ostatni piktogram, na przykład w 2002 roku, to był chyba 22 lipca, taki bardzo duży piktogram, taki dosyć nawiązujący symboliką swojego wyglądu do takiego, do takiej trochę motywów starożytnego Egiptu. I wtedy na przykład chodziliśmy do bardzo późna po polach, czekaliśmy jakby na ten moment, żeby złapać ten moment pojawienia się kręgów zbożowych. Kiedy już byliśmy kompletnie padnięci, poszliśmy spać, to nagle po 20 paru minutach, czy po 30 minutach przyszedł Tadeusz Filipczak, na którego polu notabene przez parę lat rzędu pojawiały się właśnie piktogramy zbożowe. Przyszedł nas obudzić i mówi, że słuchajcie, są kręgi. A my tacy jeszcze zaspani otworzyliśmy oczy i nie wierzyliśmy własnym oczom, bo okazało się, że faktycznie są kręgi. I dla nas było zaskoczeniem, że tak potężna formacja powstała w tak krótkim czasie. Zresztą podobne historie się tam toczyły bardzo często, bo na przykład w 2004 roku, kiedy pojawiły się pojedyncze akurat kręgi na polu Tadeusza Filipczaka, kiedy obszar ten był ściśle monitorowany przez kamery całodobowo działające, przez patrole, już naprawdę wtedy była skumulowana akcja ludzi, którzy tam całodobowo, można powiedzieć, patrolowali te pola. I rzecz była niezwykła, bo kręgi pojawiły się nad ranem. Około godziny chyba trzeciej nad ranem przyjeżdżała przez pobliską drogę ekipa badaczy UFO z Krakowa, która świeciła reflektorem po polach. Nic nie było widać, co zresztą było widać na nagraniu, które później sobie otworzyliśmy przez kamerę zarejestrowaną, przez kamerę, która funkcjonowała, była podczepiona w budynku pana Jerzego Szkuleckiego. To był budynek oddalony raptem gdzieś 80 metrów od pola Tadeusza Filipczaka. No i rzecz niezwykła, minęło dosłownie 30 minut, kiedy już widać na nagraniu, jak świta i widać już pierwsze zarysy kręgów zbożowych, a między tymi 30 minutami kamera, która właśnie rejestrowała tam obraz, zarejestrowała pojawienie się jakby takiego świetlistego obiektu centralnie w miejscu, gdzie pojawił się największy krąg. No i oczywiście jak ja wszedłem w te kręgi, jako jeden z pierwszych, można powiedzieć, w dziewicze kręgi, to miałem takie bardzo takie mieszane uczucie, bo kiedy zobaczyłem te kręgi, kiedy zobaczyłem, jak one są ułożone, to one były troszeczkę chaotycznie położone. Kręgi i te kłosy zboża nie były jakoś tam regularnie położone, niektóre kręgi były jakby troszeczkę niedopracowane. Tutaj się pojawiła moja pierwsza taka sugestia, że to może być jednak dzieło jakichś cropmakerów, którzy zresztą działali w tym czasie, nie da się ukryć, że działali, zresztą to po latach zostało udowodnione. Zresztą sami się, można powiedzieć, się wychylili z tym, że niektóre kręgi wylatowe były zrobione, ja też nie przeczę temu, że niektóre były zrobione. Ale wobec tych kręgów miałem wątpliwość, szczególnie wtedy, kiedy Jan Szymański, doktor nauk, biofizyk, który pojawił się i przyłączył się jakby do tej całej akcji badawczej i zakopał pod ziemią swoje takie, w cudzysłowie można powiedzieć, czujniki UFO. To były tak naprawdę takie szczelne pojemniki z kliszą zdjęciową, które mogły prześwietlić tylko osoby, które by otworzyły tą puszkę. One zostały zakopane przez niego w totalnej tajemnicy. Nikt o tym tak naprawdę nie wiedział, gdzie zostały zakopane. I co ciekawe, jeden z tych jego czujników UFO znajdował się w miejscu, gdzie pojawił się krąg. I ten czujnik akurat po zbadaniu okazało się, że został prześwietlony. Nie było możliwości tego, aby ktokolwiek mógł dokonać jakiejkolwiek ingerencji w to.
Później jak się okazało, kiedy on analizował to wszystko, to stwierdził, że to było jakieś promieniowanie takie elektromagnetyczne gdzieś na barwie widma rentgenu, więc coś, co w zasadzie mogło być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Ale no, myślę, że te wątki dotyczące badań Jana Szymańskiego wniosły naprawdę sporo, bo zresztą on później prowadził bardzo ciekawy monitoring w następnych latach, dokładnie w 2005 roku tych pól i rejestrował różne zmienności, częstotliwości fal elektromagnetycznych, które się tam kształtowały i one często te anomalie udawało mu się zarejestrować wtedy, kiedy ktoś widział coś nad polami. A tych obserwacji różnych pól to jest cała masa tak naprawdę. To, o tym można byłoby naprawdę napisać nie jedną książkę i tych relacji, ile mi się tam udało zebrać, nie sposób było w ogóle gdzieś opublikować. No ja oczywiście tam prezentowałem te różne materiały jeszcze w istniejącym periodyku, magazynie UFO. Do niektórych nawiązuję w swojej pierwszej książce, ale to jest jakby osobny rozdział dotyczący tego, co się działo, bądź też dalej się dzieje, bo można powiedzieć, że może kręgów zbożowych nie ma w Bełchatowie już od wielu lat, nawet i w okolicach, ale te różne obserwacje, te różne zdarzenia dalej mają miejsce tam, może nie w takiej skali jak wtedy, bo można powiedzieć, że wtedy na przestrzeni lat 2000-2005 doszło do poważnej eskalacji tam tego zjawiska, czymkolwiek ono było oczywiście i w jaki sposób wiązało się z zjawiskiem androsymboli. Ale bliżej było temu oczywiście czegoś, co możemy nazwać i przypisać zjawisku UFO. Ta kulminacja była właśnie w tamtym okresie. Później jakby to zjawisko stopniowo wygasało. I gdzieś tam sporadycznie jeszcze możemy zasłyszeć o jakichś różnych historiach, obserwacjach z tego rejonu, ale kręgów już nie. Tak się też często dzieje w innych rejonach, na przykład w rejonie Wiltshire, że są pewne ogniska, gdzie te kręgi się pojawiają często, a później jakby to wszystko, to zjawisko się przerzuca na inne rejony, na inne obszary. I unika jakby bezpośredniego oczywiście takiego kontaktu z człowiekiem. Teraz zadam ci pytanie, na które już wiem, że nie usłyszę jednej odpowiedzi, bo kiedy chwilę jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, to podejrzewam, że mogłeś się nawet złapać za głowę po tym, jak usłyszałem twoją reakcję. Chodzi mi tu o taką sprawę, która ciebie pochłonęła najbardziej, tak jak ci wcześniej powiedziałem. Tak jak mamy w tych filmach kryminalnych policjanta, który już jest dawno na emeryturze, ale jest ta jedna sprawa, która cały czas po 20 latach mu nie daje spokoju. Czy jest jakaś taka sprawa, już wiem, że jest na pewno nie jedna, czy są takie sprawy, które właśnie ciebie tak bardzo pochłonęły, że no nie dawały ci spać po nocach? No tak jak mówisz, jest ich co najmniej kilka i których poznawanie tak naprawdę no, otwierało mi w ogóle oczy i pozwalało mi szerzej spojrzeć na to, czym w zasadzie jest zjawisko UFO i co się może za tym kryć, bo nie ukrywam, że kiedy wsiąkałem w ogóle środowisko ufologiczne, polskie środowisko ufologiczne na samym początku swojej drogi, byłem bardzo takim gorliwym entuzjastą hipotezy pozaziemskiej. Zresztą ten motyw takich interpretacji w polskiej literaturze ufologicznej się przewijał bardzo często i on jakby kształtował ten wizerunek tego zjawiska. Natomiast ja, gdy poznawałem właśnie różne tego typu relacje, jakby od własnego podwórka, uświadamiałem sobie, że w tym zjawisku tkwi jakaś taka zupełnie inna esencja i nie do końca mam tu do czynienia z czymś takim właśnie jak z pozoru, można powiedzieć, trywialne właśnie zjawisko pozaziemskie. Jest takie zdarzenie, które właśnie dokumentowałem na samym początku. Ono się rozegrało na rozdrożu izerskim pod koniec lat 80. To chyba było 80, nie, przepraszam, połowie lat 80, 84 rok mniej więcej. Gdzieś te lata. Historia, która też naprawdę by się nadawała na jakiś scenariusz filmowy. Ja to zdarzenie dokumentowałem po wielu latach jeszcze, jak działałem w ramach właśnie klubu lekickiego. Wspólnie wybraliśmy się całą ekipą i rozmawialiśmy ze świadkami tego zdarzenia, ale jak jeden z tych świadków opisywał nam to zdarzenie, to widać było, że po prostu było to naprawdę autentyczne przeżycie, bo mimo tego, że upłynęło trochę czasu, to i tak opowiadał to z takim przejęciem i z taką pasją, że nie można było mu zarzucić żadnego kłamstwa.
a rzecz dotyczyła obserwacji najpierw takich świateł, które wyłaniały się z pobliskiego wzgórza. Rozdroże Izerskie to są wzniesienia górskie, które znajdują się jakby w pobliżu Szklarskiej Poręby. I właśnie dwójka osób, mężczyzna i kobieta, znajomi, wracali sobie ze Świeradowa Zdroju i jechali do Szklarskiej Poręby. To jest rzecz ciekawa i charakterystyczna, że też to zdarzenie się rozgrywało nocą, bo generalnie te wszystkie takie najbardziej spektakularne spotkania z UFO rozgrywają się w nocą. Możemy się zastanawiać, dlaczego, ale tak się dzieje często i właśnie oni, jadąc nocą, zobaczyli nagle takie wyłaniające się światła. Takie małe punkty jakby z pobliskiego wzgórza, zatrzymali samochód, zaczęli się temu przyglądać, bo myśleli, że mają do czynienia z jakąś akcją ratunkową, ekipą Straży Granicznej, która gdzieś może, nie wiem, przeczesuje teren z latarkami, ale jak zaczęli się temu przybliżać, kiedy to zjawisko zaczęło w ich stronę coraz bardziej się podchodzić pod jezdnię, okazało się, że te punkty świetne, tak naprawdę to są tylko punkty świetne, jak takie ogniki, które przemieszczały się nisko nad ziemią. Jak już się zbliżyły na odległość 50 metrów, to kobieta, która była świadkiem tego zdarzenia, po prostu spanikowała, mówiła, że nie, musimy odjeżdżać. I oni odjechali z tego miejsca i później, przejeżdżając w sumie niecały kilometr, zobaczyli nagle przed sobą wyłaniający się taki rasowy, klasyczny, latający spodek, który przeleciał z lewej na prawą stronę jezdni, wyłonił się za pobliskiego lasu i zaraz schował się po drugiej stronie. Miał jeszcze takie ciągnące się smugi za sobą. To były takie dwie kopuły jakby połączone ze sobą obie, które mógł mieć gdzieś średnicę, nie wiem, 30-40 metrów, jak dobrze kojarzę. Tak więc no, potężny pojazd. Oni oczywiście uciekli z tego miejsca, pojechali już do Szklarskiej Poręby, uznali, że po prostu lepiej to obserwować, bo to coś po prostu krążyło jakby w tym miejscu, robiło jakby takie pętle. Podjechali na pewne zniesienie, taki punkt obserwacyjny w Szklarskiej Poręby. Jeszcze widzieli, jak ten obiekt w tym miejscu krążył. Robił jeszcze kilka takich potężnych, dużych pętli w pobliżu Szklarskiej Poręby i on się gdzieś schował za wzgórzem, za wzniesieniem. No i to jest takie właśnie jedno z takich szczególnych zdarzeń, bo jak poznawałem tą historię, to po prostu aż nie wierzyłem, miałem naprawdę ciarki, jak słuchałem historii tego człowieka, który mi opowiadał o tym zdarzeniu, a tutaj z postacią wykonującą taki poważany zawód, więc no, trudno było mu przypisywać tego, że fantazjuje. Zresztą zawsze chciał pozostać anonimowy w tym, co nam przedstawiał. No takich zdarzeń jest dużo, jeszcze jest warta, myślę, że wspomnienia, jeszcze taka historia, którą dokumentowałem całkiem niedawno, jeszcze zanim książka, czy w zasadzie jak już książka była ku ukończeniu, to była taka właśnie taka jakby ostatnia klamra spinająca tą książkę. Zdarzenie, które rozegrało się no wiele, wiele lat temu, bo mówimy tutaj o końcu lat 40. XX wieku w podlegnickiej miejscowości Dunino. Miejscowości, którą dobrze znam, która właśnie słynie z takich walorów krajobrazowych i której ja często przez wiele lat jeździłem i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że rozegrały się tam w sumie dwa bardzo takie spektakularne zdarzenia z udziałem jednego świadka. Obecnie jest to pani, która ma 70 parę lat, ale wtedy była jeszcze małą dziewczynką, miała około 7 lat i wraz z dwoma innymi świadkami to był jej sąsiad i brat jej ojca, więc dwójka dorosłych mężczyzn i ona jako 7-letnia dziewczynka przeżyli spotkanie, które można powiedzieć jest klasyką gatunku, takich bliskich spotkań trzeciego stopnia, gdzie mamy do czynienia z obiektem latającym i załogantami. Ona wtedy przebywała w swoim domu, została obudzona właśnie przez dwójkę tych mężczyzn, którzy wpadli, powiedzieli, że coś wylądowało na pobliskim polu. Kiedy wyszła jeszcze, była w piżamie, to było nad ranem, gdzieś godzina piąta nad ranem, rok 48 albo 49. A więc tereny dolnośląskie, świeżo zaludnione przez napływającą ludność polską, która dopiero jeszcze się, że tak powiem, oswajała jakby z nową rzeczywistością i ci ludzie nagle są świadkami czegoś tak niezwykłego, prawda? Gdzie nagle widzą obiekt w kształcie jakby takiego iglo, który stoi sobie na polu, a obok niego krzątają się dwie takie postacie, które przypominały troszeczkę właśnie postacie ze zdarzenia w Emilcinie. A więc też były ubrane jakby w takie ściśle przylegające kostiumy,
Mieli na głowie właśnie takie kaptury, ale takie bardzo ściśle przylegające, twarz była odsłonięta i te postacie jakby tam coś robiły, coś krzątały się wokół tego obiektu. Kiedy oni podbiegli pod ten pojazd, to natychmiast skierowali się w ich stronę i zaczęła się jakby taka trochę taka groteskowa wymiana zdań, bo tamci, czyli tych dwóch mężczyzn próbowało jakby zagadać do nich, zaproponowali nawet gościnę, bo myśleli, że mieli do czynienia z jakimiś żołnierzami radzieckimi, którzy w tym czasie gdzieś, nie wiem, wylądowali jakimś obiektem na ich polu. Tamci z kolei, te postacie, komunikowały się jakby z nimi w swoim języku, który był dla nich niezrozumiały, ale zdaniem świadka, który mi opowiadał tą historię po wielu latach, to nie był żaden znany język, ale jakby takie świergotanie troszeczkę. A więc coś, co w sumie przewija się też w zdarzeniu we Mucinie. Mimo tego, że ta pani nie znała tej historii, w ogóle nie interesowała się jako taką tematyką ufologiczną, więc opowiadała mi w sumie zdarzenie, w którym przewijały się takie wspólne motywy. I co ciekawe, te postacie w pewnym momencie jakby się ukłoniły, weszły do tego obiektu, obiekt wystartował i poleciał. Później w tym miejscu jeszcze był widoczny ślad, który utrzymywał się przez kilka lat. A więc był takim klasycznym lądowiskiem UFO. I ta sama pani, już jako starsza osoba, jeszcze w 1964 roku przeżyła też bardzo podobne spotkanie, gdzie też wylądował obiekt w pobliżu jej miejsca zamieszkania. I też były widoczne postacie. W sumie przebieg zdarzenia był bardzo zbliżony. To jest takie właśnie to szczególne zdarzenie, do którego ja nawiązuję i które opisuję w swojej książce. No, tak jak mówię, tych zdarzeń różnych jest sporo, które mi są bliskie i do których lubię wracać, ale te są bardzo wyjątkowe. Tak. Większość pytań, które dziś padły, mogłyby być, że tak powiem, rozwinięte na osobny odcinek i zresztą kiedyś podobna audycja pojawiła się w Radio Paranormalium w cyklu debat ufologicznych i ja chciałbym Ciebie zapytać o Twoje zdanie, jak są nastawione te energie, istoty, czy jak to najczęściej się nazywa, przybysze, czy mają jeden cel według Ciebie, czy tych celów jest kilka? Jak ty się na to zapatrujesz jako osoba, która przez tyle lat spotkała się z wieloma różnymi relacjami? W zasadzie trudno tutaj doszukiwać się jakiegoś takiego czegoś, co mogłoby ukształtować nasz tok rozumowania tego, jakie są cele, jakie są intencje tego, co kryje się za zjawiskiem UFO. Bo to, co widzimy w relacjach, czyli takie, powiedzmy, często przewijające się motywy, czyli obiekty latające, czasami postacie, możemy powiązywać się z jakimiś odwiedzinami kosmitów, jakichś istot spoza Ziemi, którzy przylatują na naszą planetę w jakichś określonych celach, tak? No i możemy się zastanawiać, w jakich celach. Ale tak jak mówię, gdy przez lata dokumentowałem różne tego typu historie, zacząłem dochodzić do wniosku, że to tylko z pozoru przybiera formę taką, która jest możliwa do zaakceptowania dla przeciętnego Kowalskiego, który styka się z czymś, co nie jest w stanie zrozumieć, zaakceptować nawet w jakiś sposób racjonalny. Co jest dla niego wręcz szokiem kulturowym, ale te motywy są mu bliskie i to w zasadzie zaspokaja jakby taką jego ciekawość, czyli ma świadomość tego, że spotkał coś, co mogło dotyczyć właśnie jakichś odwiedzin pozaziemskich. Ale gdy przeanalizujemy w ogóle ilość takich bliskich spotkań, to możemy dojść do zrozumienia, że no jednak trudno tutaj doszukiwać się czegoś w postaci jakichś kosmitów, którzy odwiedzają nas i dokonują takiej masowej ilości lądowań i takich masowych odwiedzin, no bo jeśli to jest zaawansowana cywilizacja, to mogłaby tego dokonać przecież w ciągu, nie wiem, jednych odwiedzin, albo nawet nie musiałaby tego robić osobiście, wystarczyłoby wysłać jakąś, nie wiem, sondę kosmiczną, która mogłaby, albo jakiegoś awatara, który by mógł zrobić takie badania za nich. Tak więc bardziej jestem bliski ku temu, że to wszystko wiąże się wokół ludzkiej świadomości, tego, z czym się styka. Bardziej jest to zjawisko, które moim zdaniem kryje się gdzieś w meandrach ludzkiej świadomości,
ale jest pozasmysłowe i jakby pochodzi z równoległej rzeczywistości. I nie do końca może mieć tutaj do czynienia z czymś w postaci jakichś istot, sensu stricte. Bardziej bym się skłaniał do temu, że to, co ludzie widzą, to jest ich interpretacja. Natomiast stykają się na pewno z czymś, co jest anomalne, co jest inteligentne i coś, co szuka kontaktu z człowiekiem, ale w zasadzie mam wrażenie, że czasami nie do końca mu to wychodzi, bo te spotkania są często takie groteskowe, absurdalne. Tak jak właśnie to zdarzenie w Duninie, gdzie dochodzi do spotkania z jakimiś postaciami, które próbują nawiązać kontakt z ludźmi, ale nie do końca im to wychodzi. W pewnym momencie odchodzą i sobie startują w obiekcie, startują swoim obiektem do góry. Tylko mam wrażenie, że jest to, na to trzeba spojrzeć zdecydowanie szerzej i doszukać się nawet tego, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy stykają się z takimi zjawiskami. Bo zwykle często działo się tak, że kiedy rozmawiałem z człowiekiem, który przeżył takie spotkanie, później okazywało się, że tak naprawdę to jest jakby fragment różnych spotkań, które na przestrzeni wielu lat ten człowiek doznał i nawet podczas takiego spotkania ze mną on sobie uświadamiał, że faktycznie on miał tego sporo i teraz nie był w stanie jakby się do tego przybliżyć, bo myślał, że to jedno zdarzenie jest takie najważniejsze, a okazało się, że miał sporo innych różnych relacji, obserwacji. Później często się dzieje, że z tym człowiekiem dzieją się właśnie różne takie rzeczy, że ci ludzie albo fiksują, w tym sensie, że nie wiem, stają się jakimiś kontaktowcami, a czasami jeszcze wcześniej może jakimiś prorokami, tworzą jakby swoje jakby takie kręgi zainteresowań, tak jak to było na przykład w przypadku Edwarda Majera i paru innych kontaktowców, George'a Adamskiego. Ci ludzie ewidentnie coś przeżyli, tylko później zaczęli już całkowicie fiksować, bo jakby kierunkowali swoje zainteresowania w taki sposób fanatyczny troszeczkę. I nie wiem, czy to zjawisko nie dąży do tego, żeby po prostu kształtować nasze wizerunki, kształtować naszą świadomość, albo inaczej otwierać naszą świadomość na szersze spojrzenie tego, jak jest skonstruowany nasz wszechświat, jak jest skonstruowany nasz świat, nasza rzeczywistość. Że to nie jest mechanistyczne tylko myślenie, ale to jest spojrzenie też na świat w sposób troszeczkę taki szerszy i uświadomienie sobie, że żyjemy w aglomeracie różnych wieloświatów, które przenikają się nawzajem. I myślę, że jest to forma jakiegoś takiego mechanizmu, jakiegoś kosmicznego takiego systemu, który wpływa i oddziałuje na nas i przybiera takie formy, które jesteśmy w stanie zaakceptować. A takie spojrzenie na to jest no, trudne tak naprawdę, bo wątek pozaziemski jest tak naprawdę jednym z wielu wątków, które się przewijają w tych zdarzeniach, które ukierunkowują nasze myślenie właśnie. Ale wydaje mi się, że kontakt z czymś, co tak naprawdę jest jakby takim żywiołem bardziej niż jakąś określoną formą cywilizacji, która gdzieś pochodzi albo z innego wymiaru, czy też z innej planety i nas odwiedza i próbuje z nami nawiązać kontakt. Bo jak do tego worka wrzucimy jeszcze jakieś inne aspekty, takie jak objawienia maryjne, jak jakieś wątki demoniczne, które się też przewijają w ogóle w przypadku ludzi, którzy spotkają się z obiektami UFO, to uświadomimy sobie, że ten problem jest bardzo złożony, trudny do ugryzienia. No właśnie, całkiem płynnie przeszedłeś do tego pytania, które chciałem zadać właśnie teraz. No i przydałby się teraz tam na internetowych łączach jeszcze nasz wspólny znajomy Arek Miazga, który pojawi się kiedyś w podcaście Poznajemy Nieznane. Już jestem z Arkiem po słowie, ale jeszcze nie teraz. Czekamy na odpowiedni moment i nic więcej nie powiem. Ale właśnie, ten żywy folklor, bo tak to się często nazywa, na Dolnym Śląsku i nie tylko. Bo wspominałeś tu o takich elementach właśnie jak akceptacja tego, czego ludzie doświadczają, bo chyba łatwiej jest człowiekowi zaakceptować to, że zobaczy latający spodek, już tak biorąc to w cudzysłów, na niebie. No dobra, setki ludzi to mówi, mówią o tym lekarze, prawnicy, piloci. Okej, widziałem latający spodek, ale jeżeli ktoś zobaczy, nie wiem, gnoma, diabła, czy często się mówi, nie wiem, krasnala, jak ten człowiek ma sobie z tym poradzić? I właśnie pytanie do ciebie. Na pewno też spotkałeś się z takimi elementami. No mówię, nie bez powodu tu wywołałem Arka, bo on napisał o tym całą książkę. No ale w twoich archiwach podejrzewam, że również znalazły się i takie elementy. Tak, tak, oczywiście jest tego sporo, może nie aż tak dużo, jak udało się to skompletować Arkowi Miazze.
to i należy mu się na pewno palma pierwszeństwa, jeśli chodzi w ogóle o podjęcie się w ogóle zbierania i dokumentowania takich spraw, które przez wiele lat jakby były no, zakopywane przez polską ufologię, bo one po prostu nie pasowały do z góry ustalonego założenia, czym może być UFO. Ale gdy zaczynamy spoglądać na takie relacje, to dostrzeżemy po prostu bardzo wiele analogii do bliskich spotkań z UFO. Tam też się przewijają takie motywy, które nawiązują do podań, do wierzeń ludowych. Ja się spotkałem oczywiście z wieloma takimi historiami, również i na Dolnym Śląsku, co też nie umieszkałem opisać w swojej książce. Jedna z takich historii miała miejsce właśnie w Barcinku. To jest taka bardzo stara historia, jedna z pierwszych w ogóle, chronologicznie patrząc na relacje różne z Dolnego Śląska, miała miejsce jeszcze chyba w 1948 roku, czy też 1949, więc też takie bardzo, bardzo odległe zdarzenie. I to jest taka sprawa, którą w zasadzie wydaje mi się, że taki badacz UFO jeszcze w latach 90., czy też nie wiem, na początku lat 90., w ogóle by się nią nie zainteresował. Uznałby, że to jest w ogóle jakby zupełnie inna kategoria czegoś, albo wręcz uznałby, że to jest zmyślona historia. Ale jestem święcie przekonany, że to zdarzenie jest autentyczne, a dotyczy ono właśnie takiego spotkania z postaciami, które przypominały trochę takich skrzatów. Może nie do końca takich postaci, trochę postaci zakapturzonych, ubranych jak takie ściśle przyglądające, no nie wiem, kostiumy zielonego koloru. Rzecz miała miejsce właśnie w Barcinku, w lesie, a więc w takim terenie trochę odludnym. Pewien pan sobie chodząc na grzyby spotkał właśnie takie postacie, które krzątały się wokół znajdującego się na tym miejscu drzewa, a jako drzewiarzy dębowego, po którym nagle te skrzaty zaczęły sobie spacerować i szły sobie jakby dosłownie miały jakieś przyssawki na butach, jakby nie istniała w ogóle grawitacja w tym przypadku. I one sobie tak jeden za drugim wchodziły po tym drzewie, weszły na taką gałąź i zaczęły z powrotem schodzić w dół. Część tam się gdzieś pochowała w krzakach. I ten człowiek na początku myślał, że ma do czynienia z harcerzami i chciał nawet podejść, zagadać do nich, spytać się, co oni robią tutaj w lesie, w tak odludnym miejscu, ale kiedy zobaczył to coś, no po prostu zdębiał i uciekł. Pech jego był taki, że zwierzył się z tej historii swojemu sąsiadowi, który przekazał to człowiekowi, który pracował wtedy jako chyba nawet ubek. I tak oto trafił właśnie na komisariat milicji i musiał się grubo tłumaczyć z tego, co przeżył, bo było podejrzenie, że miał do czynienia z jakimiś szpiegami, którzy gdzieś tam krzątali się po lesie. No ale kiedy zaczął mówić o jakichś skrzatach leśnych, no to go od razu wypuścili, bo uznali, że jest albo niespełna rozumu, albo po prostu za dużo wypił wódki. Ale ten człowiek wiedział, co przeżył i to właśnie jest takim przykładem żywego folkloru, jak to właśnie zwykło się określać. A więc spotkania, które rozegrało się jakby w współczesnych czasach, ale dotyczyło takich właśnie wątków podań ludowych. Takich spotkań jest dużo, właśnie Arek Miazga w swojej książce opisuje takich zdarzeń naprawdę sporo. I polecam gorąco tą książkę Magiczną Rzeczywistość wszystkim, którzy nie boją się takich tematów i chcieliby zgłębiać takie historie. Bo jak się okazuje, w annałach ufologicznych Polski jest sporo takich historii. I możemy się zastanawiać, no jak to jest możliwe, że ktoś właśnie spotyka jakiegoś gnoma, demona, czy też skrzata leśnego. Wydaje mi się, że jednak duży wpływ ma na to właśnie ta kolektywna nieświadomość, o której mówił Carl Jung. I po prostu to, jak ludzka świadomość koresponduje z jakimi archetypami. I mi się wydaje, że w tym konkretnym przypadku, w tym zdarzeniu w Barcinku, świadomość tego człowieka, który przeżył takie spotkanie, po prostu została ukierunkowana właśnie na takie motywy. Na motywy, które były mu bliskie, bo dzisiaj możemy oczywiście tam troszeczkę się dopatrywać jakichś motywów ufologicznych, bo te postacie były ubrane w jakieś takie dziwne, przylegające kostiumy, skafandry, można powiedzieć, ale jednak zachowanie ich było trochę chochlicze, no, groteskowe, więc ściśle korespondujące z motywami ludowymi. Ale też, gdy spojrzymy w ogóle na niektóre bliskie spotkania trzeciego stopnia, to zachowania tych załogantów, tych postaci też troszeczkę przypomina trochę takie chochlicze, ludowe zachowania, kiedy te postacie
przychodzą, pukają do domów i pytają się, to już mówię o takich zdarzeniach odległych z lat 50., 60., bo to już oczywiście nie istnieje jak w ogóle w relacjach współczesnych, ale jeszcze w tamtych czasach istniało, gdzie przychodzą, pukają do domów i pytają się o jedzenie, o jakieś picie, albo proszą o drogę. No, trudno tutaj mówić o tym, że ci ludzie spotykali jakichś kosmitów, prawda, którzy zabłądzili gdzieś na bezkresach ziemskich i nie wiedzieli, gdzie się znaleźli. Ale te motywy właśnie absurdalne, takie groteskowe, przewijają się właśnie w tych żywych folklorach. I dlatego możemy te zdarzenia łączyć ze sobą i wyciągać z tego jakieś takie logiczne wnioski, prawda? My rozmawiamy niecałe półtorej godziny. Twoja książka, tak jak powiedziałem, prawie 500 stron. Jeżeli ktoś lubi papier, to oczywiście zachęcamy, żeby taką książkę na swoją półeczkę zakupił, ale jeżeli ktoś woli posłuchać, to twoja książka pojawiła się również w audiobooku i to nie jest półtorej godziny, tylko to jest co kilkanaście godzin? Z tego co chyba godzin. Kojarzę, to jest no tak, 17 godzin słuchowiska. No tak. W wykonaniu lektorskim Marka Sępka z Radia Paranormalium, którego pozdrawiam serdecznie, jeśli nas będzie słuchał. Oczywiście pozdrawiam tak, więc... Marka i to chyba najbardziej znany głos, jeżeli chodzi o takie tematy w polskim internecie. Tak. Myślę, że się dobrze słucham, mimo tego, że jest to tak monumentalne słuchowisko, no bo sama książka jest duża, także no, 17 godzin, no, na pewno tego się nie da połknąć w jeden wieczór. Dokładnie, a gdybyśmy mieli po prostu każdą z tych spraw, które przez te tyle lat zebrałeś, to wydaje mi się, że kilkanaście godzin to i tak by było za mało, żeby to wszystko zebrać, przedyskutować i omówić. Tak, zdecydowanie tak. Na tym chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Damian Trela, badacz, pisarz, bloger, publicysta, który od wielu, wielu lat zajmuje się tematyką UFO. I to, co słyszeliście dzisiaj, drodzy słuchacze, to jest tylko namiastka tego, co znajdziecie w książce Damiana Tajemnice Dolnego Śląska UFO i niewyjaśnione zjawiska. Bardzo serdecznie, Damian, dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie. No i cóż, słyszymy się już niebawem, a w kolejce, tak jak mówiłem, kolejne spotkania z gośćmi, bardzo ciekawe tematy, ale też pracuję w wolnych chwilach nad tym, żeby przygotować dla Was historie, które będę mógł opowiedzieć Wam sam. Także dziękuję bardzo, kłaniam się nisko i do usłyszenia.